Święto Działkowca na stałe już wpisało się w kalendarz imprez obowiązkowych posiadaczy niewielkich ogródków na rodzinnych ogródkach działkowych Kolejarz w Kutnie. Pojawiają się na nim dziesiątki działkowców, a także ich rodziny oraz znajomi. Na tegorocznej uroczystości, która odbyła się 17 sierpnia, nie było inaczej. Witam Państwa na kolejnym Dniu Działkowca, tak zwanym Dożynkami Działkowymi. Święto to, podobnie jak rolnicy w ogrodach działkowych, obchodzone jest w czasie, kiedy można ocenić efekty pracy na działkach, a równocześnie można zorganizować imprezy integracyjne społeczności ogrodową. Zwyczaj uroczystych obchodów Dnia Działkowca w Polsce jest kontynuowany przez wiele zarządów rodzinnych ogrodów działkowych, które wytworzyły własne tradycje wzbogacone o własne inicjatywy i działania. Zarząd naszego ogrodu również kontynuuje tą piękną tradycję, organizując coroczne obchody Dni Działkowca. Jest to najlepsza okazja, aby pokazać rolę znaczenia działki ogrodów działkowych oraz ruchu ogrodnictwa działkowego dla rodzin działkowych, także dla społeczności, w którym żyjemy. Nasz ogród jest terenem zielonym, bardzo ważnym dla aglomeracji naszego miasta, który kształtuje zdrowe środowisko dla człowieka. Prezes Dariusz Pasiński, podsumowując ostatnie działania zarządu, nie krył zadowolenia z tego, że udało się wykonać wiele rzeczy. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wielu działkowców, którzy zostali wyróżnieni dyplomami za szczególne zaangażowanie w pracach na rzecz ogrodu. Szanowni działkowcy, szanowni goście, mija kolejny rok wytężonej pracy w naszym ogrodzie. Udało nam się wykonać modernizację sieci wodociągowej na ogrodzie 1, która została przyspieszona w związku z wyciekami wody w rejonie studni wodomierzowej numer 4, tak zwanym Kaczym Dołku. Zostało wykonane 900 metrów bieżących sieci wodociągowej i podłączono 70 działek do nowej sieci. Prace wykonane zostały społecznie w krótkim terminie, bo tylko w 10 dni, mimo dużych upałów. Niestety, gdy podejmowaliśmy uchwałę o modernizacji sieci wodociągowej na ogrodzie pierwszym, to było zapewnienie, że zrobimy sami, żeby było taniej, ale tylko nieliczni działkowcy wywiązali się z obietnic i z pomocy. Przed nami jeszcze jedna poważna inwestycja na ogrodzie numer 2, wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej. Na zakończenie pragnę podziękować działkowcom, którzy dbają nie tylko o swoją działkę, ale i o nas ogród. Bardzo mnie cieszy, że nasz ogród staje się coraz ładniejszy. Z okazji dzisiejszego święta działkowców życzę Państwu zdrowia, co jest warunkiem pomyślności. Życzę obecności wielu dóbr, bez których życie byłoby trudne, a których nie można kupić sympatii, miłości, radości. Chciałem pogratulować w imieniu swoim, w imieniu Rady Miasta, jak i przekazać gorące pozdrowienia od prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego. Chciałem Wam bardzo podziękować, pogratulować tej pracy społecznej na rzecz działek. Widać po krótkim sprawozdaniu pana prezesa, że dużo tej pracy włożyliście do tej pory, a jeszcze dużo pracy przed Wami. Na zakończenie jeszcze raz bardzo chciałem Wam pogratulować i życzyć wszystkiego dobrego i życzę miłej zabawy. Wspólna integracja oraz biesiada przy grillu i cieście trwała do późnych godzin wieczornych. Impreza zakończyła się zabawą taneczną. Ze burzą krew, najdłuższy krzykiem wołacie, czy do miłości nadszedł kres? Hej, wróć do mnie kochana, weź siebie świat cały, nadzieja zabrana. Baby, przekonaj się do mnie, i atencji ogromnie, i tak bardzo kocham cię.
zamierzam bez kresu miło. I nasze ścieżki w parku znam, gdzie każdy kwiat i każdy pół. I naszych przypomina czas. Baby, czy nic już nie znacie? Opowiedz mi kiedy, znów ciebie zobaczę.